Wskaźniki, które pokazują zakres wchodzenia w nowe media, jest naprawdę imponujący, co obrazuje pewna dynamika wykorzystywania nowych mediów. Oczywiście jesteśmy gdzieś jeszcze poniżej średniej europejskiej. Wystarczy podać, że my pewnie, jeżeli chodzi o handel detaliczny z wykorzystaniem internetu, jesteśmy gdzieś na poziomie pewnie 4-5%. Taka Wielka Brytania ma już dwucyfrowe wyniki. Ale na przykład niektóre spółki, które sprzedają, mają swój podstawowy biznes oparty na tradycyjnym modelu, na przykład spółki sieciowe, Reserved, Top Secret, one coraz częściej wykorzystują nowoczesne technologie nie tylko do komunikowania się z klientami, ale również do sprzedawania produktów. Na przykład w takiej spółce, w grupie Redan, w spółce Top Secret, już dzisiaj pewnie około 10-11% sprzedaży realizowane jest z wykorzystaniem kanału internetowego. Zresztą bardzo sprawnie firma to robi. Duże firmy w sposób, powiedziałbym, trochę pod presją otoczenia to robią. Natomiast małe firmy, one wchodzą to tak naprawdę pewnie z dwóch czy z trzech powodów. Po pierwsze, te nowe media dają nieograniczone możliwości przy bardzo relatywnie niskich nakładach. Po drugie, nowe media dają możliwość kontrolowania, monitorowania efektów. Te efekty są właściwie realizowane, monitorowane w czasie rzeczywistym. I trzeci bardzo ważny element, te nowe media, o których rozmawiamy, oczywiście tutaj nie chciałbym tego przesadzać, natomiast warto powiedzieć, że nowe media dają niezwykłą możliwość dotarcia do bardzo konkretnych osób, personalizowania, indywidualizowania swojej propozycji, swojej oferty, no i wyróżnienia jej na rynku. My przez ostatnich 8 lat próbowaliśmy obserwować te większe i te mniejsze spółki i próbowaliśmy znaleźć tą receptę, która by decydowała o tym, że jedni wygrywają i przegrywają. Wskazaliśmy na 4 takie elementy. Po pierwsze, to jest umiejętność dostrzegania, odkrywania nowych możliwości biznesowych. Spółka na przykład InPost weszła w całkiem nowy biznes przy rosnącym rynku, prawda? Drugi element to jest umiejętność stworzenia naprawdę ciekawej, interesującej oferty. My to nazwaliśmy konceptem i modelem biznesowym. Trzeci element to jest taka sprawność operacyjna, również polegająca na wykorzystywaniu nowych technologii, czy takiej sprawności wykorzystywania różnych narzędzi, którymi firma dysponuje. No i czwarty element, bez którego się nie da po prostu. To są ludzie, to jest kultura organizacyjna, to jest lider, który gdzieś tam na koniec dnia stoi za tą firmą, ponosi największą odpowiedzialność, ale jednocześnie jest, no tutaj mówiliśmy spiritus movens takiego sukcesu.